Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mierosław Polskie Radio 24, a gościem Polskiego Radio 24 jest Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry, witam Państwa, miłego poniedziałku. No i pani poseł, spodziewa się pani, że zacznę od tego cytatu słynnego, który już krąży po mediach. Rozmawiałem z politologiem Jarosławem Wojtasem, kiedy on padł. No i on twierdził, że. Mm, Donald Tusk żałował tych słów już kilka chwil po tym, kiedy je wypowiedział. Ja twierdziłem, że gdzie tam będzie szedł w zaparte, a politycy będą z koalicji obywatelskiej mówili, że te słowa nie padły albo znaczyły coś innego niż znaczyły. Przypomnę te słowa: Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci i kobiety, a pracą nie schębili się, się od wielu lat wymarzona polityczna klientela dla władzy, stwierdził Donald Tusk. I no, ja. I okazuje się, i czy pan politolog miał rację, czy ja miałem rację. Zauważmy jedną rzecz, że um, zacznijmy od tego, od czego zaczynałem się te cytaty. Ja mam to nawet przed sobą. E, chodzi o to, że w Polsce w patologicznych rodzinach giną dzieci. E, piekło rodzin na skrzyżowaniu patologicznej rodziny i patologicznej władzy, i to jest jeszcze więcej. Tam jest dokładnie o rodzinie Kamilka i o śmierci ośmioletniego -letnie, dziecka. Ja przypomnę, mówimy o rodzinie, w której. Um, 11 osób mieszkało w jednym lokalu zresztą socjalnym, oboje rodzice nie pracowali, oboje rodzice z przeszłością również alkoholową, ojciec był w więzieniu wcześniej. Nie, ojciec ojczym. ojciec, następnych dzieci. Ja przypomnę, tak, tak. Że, że ta pani miała szóstkę dzieci, z czego z trzema różnymi partnerami spodziewała się siódmego podobno dziecka według doniesień najnowszych medialnych. Ludzie, którzy uciekali przed niebieską kartą raz do, do kusza do Częstochowy. Trudno nazwać inaczej to niż patologią. Powiem więcej o patologii rodzinie mówił również pan, pre, pan minister Czarnek. W zresztą bardzo dziwnym kontekście, bo wiązał to z kryzysem wiary i chrześcijaństwa. Ja uważam, że niestety to nie miało nic wspólnego z wiarą czy chrześcijaństwem. Mieliśmy do czynienia z okrutnym, okrutnym traktowaniem dziecka i niemocą państwa. I patologia tego państwa polega na tym, o co też opowiadał Donald Tusk, że pośmieralność Kamilka, na zmianę wychodzili Morawiecki i Ziobro, i każdy z nich opowiadał, kto z nich bardziej by chciał kary śmierci dla, dla sprawcy. A ja bym chciała, żeby był system, który powodowałby, że nie byłoby takich kamilków, czyli żeby kolejne dzieci nie ginęły. I teraz my przeprowadziliśmy kilka takich analiz. Na przykład spytaliśmy się ministerstwo, to Monika Rosa spytała się, ministerstwo rodziny, ile takich przypadków jest rocznie. I okazało się, że ministerstwo rodziny nie zbiera takich danych. Od Rzecznika Praw Dziecka, też nie są precyzyjne dane, ale wiemy, że takich przypadków jest około 30-40 Czyli Zbiera rocznie. policja te dane? No właśnie. No, powiem szczerze, że nie ma systemu analizowania tych danych. To jest kolejna rzecz, o którą występujemy jako Koalicja Obywatelska, żeby był system, który by analizował przyczyny tego, że nie zapobieżono takich śmierci. Bo są przypadki, w których no, można powiedzieć, że rodzina nie podlegała dotychczasowej kontroli, ponieważ nie było żadnych sygnałów, które mówią, że coś niepokojącego następuje. A tu w tym wypadku miećmy całkowitą niemoc państwa. Ja przypomnę, że Kamilek jako jeszcze młodsze dziecko uciekał. Był znajdowany na przystanku. Znajdowała go policja. Policja go odwoziła. nie sędziowie też nie no dopatrzyli No tak, tylko że się. nigdy nie było to tak, że do sędziów to trafiało jako dowód przemocy. Najczęściej było nieporadności rodziny. I to jest kolejna rzecz. Dlaczego sędziowie wydają takie, a nie inne werdykty? Ponieważ zrobiono nagonkę i to zrobił Zbigniew Ziobro między innymi ze swoimi ludźmi. Nagonkę na sędziów za to, no że nie, są odbierane Panie redaktorze, ja skończę zdanie, że dzieci są odbierane za biedę. Zadałam kiedyś takie pytanie jednemu z ministerstw, czy były przypadki odbierania dzieci za biedę. Okazało się, że nie ma ani jednego takiego przypadku, że zawsze to było całe spektrum różnych. Jeszcze alkohol, nieporadność rodziny, inne kwestie wychowawcze. Nigdy to nie było za biedę. I teraz, jeżeli tworzy się z jednej strony nagonkę na sędziów, z drugiej strony nikt nie bada tych przypadków, nie ma analiz. W Wielkiej Brytanii, w Australii jest dokładna analiza wszystkich takich przypadków, żeby dowiedzieć się, w którym miejscu państwo zawiodło. Kolejna kwestia. We wszystkich prawach jest mowa o władzy rodzicielskiej. My proponujemy, żeby zmienić to na odpowiedzialność rodzicielską. Bo to nie chodzi o władzę rodzica nad dzieckiem, tylko odpowiedzialność dziecka w stosunku, rodzica w stosunku do dziecka. Kolejna kwestia. Nikt nie reprezentuje dziecka. We wszystkich, nie wiem, czy pan wie, że nawet jeżeli są procesy dotyczące odbierania rodzicom praw rodzicielskich, to do momentu, w którym te prawa rodzicielskie są odebrane rodzicom, to to cały czas na tej, na tej drodze to rodzic reprezentuje dziecko, to rodzic decyduje o jego leczeniu to rodzic decyduje pa, o wszystkich pa, rzeczach. Panie poseł, to prawda, tylko to nie zaczęło się teraz i nie zaczęło się za ostatniej władzy, ale chciałem zapytać. Ale ta czy, władza, czy, właśnie to co Donald Tusk No właśnie, bo uwagę, z, te, z tej wypowiedzi że wynika, władza, że to jest klientela polityczna PiS-u i że przez PiS jest ta tak jak władza, jest, jest gorzej. Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że powinna być większy nacisk i o tym my mówimy bardzo często jako koalicja obywatelska. Na ludzi pracujących w Polsce 90% ludzi to też mówił Donald Tusk. To są ludzie, którzy pracują ciężko, pracują każdego dnia, żeby poprawić los swoich rodzin. I dla tych y, ludzi pisma ma bardzo mało propozycji. Natomiast coraz więcej jest propozycji związanych z ludźmi, którzy nie pracują. Na przykład ja rozmawiam często ze starszymi ludźmi, którzy mówią: Ja, przepraszam, ja wychowałam czwórkę dzieci, ja nic z tego nie mam, ja całe życie pracowałam. Natomiast ktoś, kto nie pracował, a ma czwórkę dzieci, ma emeryturę z, w ramach tej to emerytury. Pani poseł, to ja się do tych dwóch rzeczy odniosę. Bo I mówi teraz, pani, że, i że problem. Kolejna, i kolejna rzecz. My zaproponowaliśmy babciowe. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które. Tschüss. ma zachęcić kobiety do powrotu do pracy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kobiety tego chcą. Ponad 90% kobiet deklaruje, że chce wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy. Dlaczego tego nie robią? Bo brakuje żłobków, ponieważ nie mają pieniędzy na nianie, ponieważ nie są w stanie zorganizować opieki nad dzieckiem. Proponujemy w związku z tym babciowe. I teraz dla mnie jest dość oczywiste, że państwo powinno w pierwszej kolejności wspierać ludzi, którzy pracują. Dobrze i tu właśnie, pani poza, jak chciałem o dwie rzeczy zapytać. Mówi pani o wspieraniu Osób, które pracują. Zerknąłem do statystyk, właśnie, bo słuchałem tej dyskusji między opozycją a rządem. Mierzona aktywność zawodowa jest obecnie najwyższa. Od pierwszej połowy lat 90. wynosi 58,2%. Mówimy tu o wzroście aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18 a 59 rokiem życia. Czyli wynika z tego, że zarządów PiSu, w porównaniu do waszych rządów, do rządów Platformy, Wzrosła aktywność zawodowa kobiet, pomimo tego, co zapowiadaliście, że będzie spadała, bo 500, plus bo rozdawnictwo szkodliwe i tak dalej. I, rektorze... o drugą rzecz, I o drugą rzecz chciałem zapytać, którą pani mówiła, że, że to no, PiS jest winny temu, że jest większy problem niż był z przestępczością wobec dzieci. Zerknąłem do statystyk policyjnych. Okazuje się, że zarządów PiSu 11 tysięcy z hakiem przypadków przestępczości wobec dzieci, zarządów Platformy dwa razy więcej, ponad 21 tysięcy. Co więcej, zarządów Platformy rosło, zarządów PiSu zaczęło spadać. No, można odwrócić to pytanie, dlaczego Platforma wspierała system, rządząc, który zwiększał przestępczość wobec dzieci. Nikt nie ma wątpliwości, że działania promocyjne, działania dotyczące tego, żeby propagować brak przemocy, prowadzone były przez długi czas. Przez długi czas są działania, które wywołują skutki w dłuższej perspektywie. Jeżeli ja spojrzałam na rozwiązania dotyczące na przykład takich rzeczy jak niebieska linia, jak telefon zaufania dla dzieci, który ta władza niestety zniszczyła, to nie mam żadnych wątpliwości, że my oczywiście jako społeczeństwo też się uczymy że pewnych rzeczy nie robi się po prostu. Nie pan zobaczy, że od bardzo wielu lat nie ma już takiego przyzwolenia do tego, żeby bić dzieci. Kiedyś czymś normalnym było to, że na ulicy widzieliśmy, że ktoś karcił dziecko w postaci klapsa. Dlatego tym bardziej to, co dziwi, to to, że na przykład rzecznikiem praw dziecka jest człowiek, który dopuścił to, że można klapsem karcić dziecko. Słyszeliśmy taką wypowiedź pana, pana rzecznika praw dziecka Pawlaka, że ministrem edukacji jest w tej chwili człowiek, który też w swoich pracach na Pisał o tym, że kara cielesna karcie cielesne jako poseł, jednej zło. Nie, nie wchodźmy w to, bo przypomniano z cytaty tym, z syna Donalda Tuska, który przyznał, że był bity. Żona Donalda Tuska ja jest pamiętam od 30 lat. To jest... Przytoczono dosłownie: żona Donalda Tuska od 30 lat Panie... jest nieaktywna zawodowo. Czy to jest rodzina patologiczna, czy nie? No Ojciec bił dziecko, a żona nie pracuje. No dobrze, ale znaczy. Ja... Wasz lider. Zaznaczmy bardzo wyraźnie. Patologiczną rodziną jest rodzina, w której oboje rodzice nie pracują, no, żyją no, też jedną. państwa. tą Tuska, jak był posłem oceanu na koszt państwa. No, jako nie, no, poseł. przepraszam bardzo. No, każdy z nas, pan redaktor, w takim razie można powiedzieć, że tak samo, no, w tym znaczeniu, że żyje na koszt państwa, bo to jest publiczne radio. Przypomnę w związku z tym, tak samo politycy, którzy są w Sejmie, funkcjonują, żyjąc z publicznych pieniędzy, jak wszyscy, którzy pracują w publicznych jednostkach. Nie mam żadnej wątpliwości, że w dzisiejszych czasach dużo większy nacisk powinien być kładziony na ludzi, którzy albo pracują w ogóle dla państwa. To, że w tej chwili sfera budżetowa ma pieniądze no. tak niskie, że nauczyciele, zaczynający Krukę, pracę to, ma, mieć, ma, ma w tej chwili dwa siedemset netto na rękę w momencie, w którym zaczyna pracę, w momencie, w którym niech próbuje za te pieniądze wynająć mieszkanie na przykład w Warszawie. I o tym mówił Donald Tusk, że najwyższy czas przyjąć, że 90% Polaków żyje pracując pracuje po to, żeby poprawić los swoich rodzin i że wreszcie władza powinna poważnie o nich myśleć. No właśnie, Natomiast tu, o patologii Pani, Pani władzy on mówił jeszcze w jednym kontekście. On tam po, pokazywał ośrodek w Łańsku, ośrodek, który w tej chwili, to dokładnie był w dalszym ciągu, ośrodek, który sobie władza remontuje dla siebie za 13 milionów po to, żeby sobie zrobić prysznic, marzeń, saunę i bidet na podczerwień i że to jest patologia. Że patologią tej władzy jest brak pieniędzy na e, telefon zaufania dla dzieci e, w w ramach programu Dajmy Dzieciom Siłę, który jest najlepiej znanym telefonem, numerem telefonu przez wszystkie dzieci, jest brak pieniędzy na niebieską linię, a są pieniądze na to, żeby... A to są bardzo... Dużo więcej potrzebne jest na remont tego ośrodka no. dla władzy wypoczynkowego z prysznicem marzeń. Pani posłuch, właśnie chciałem zapytać o pieniądze. Pojawiły się te trzy propozycje PiSu. No skoro Prawo i Sprawiedliwość rządzi, trzeba traktować to poważnie. 800 złotych zamiast 500+, plus, czyli podniesienie tej kwoty, która jest przeznaczana na dzieci leki, pewien zestaw leków, bo nie wszystkie Właśnie, oczywiście. Bardzo dobrze, że pan to zaznaczył. Bezpłatne dla dzieci i dla wszystkich po 65 roku życia i bezpłatne autostrady. Dobre propozycje? No niby dla wszystkich Polaków. Panie redaktorze, po pierwsze nie dla wszystkich Polaków, dlatego że trzeba powiedzieć bardzo jasno, że te leki dla seniora już w tej chwili, te 75+, plus, które obowiązuje w tej chwili, to większość seniorów setki dopłaca miesięcznie do swoich leków. Tak, ale wie pani, że bez tych dopłat zarządów Platformy było im go i oni to przyznają, jeżeli pani z No dobrze, rozmawia. tylko że jeżeli ktoś rzeczywiście Więc się leczy, niż... jeżeli ktoś się rzeczywiście leczy, to może należało rozszerzyć tak te leki 75+, plus, bo większość osób, które korzysta z leków, to są właśnie takie osoby, żeby one realnie nie płaciły za leki, a nie w sytuacji, w której mamy obecnie tak, że nawet kilkaset złotych miesięcznie senior w 75+, plus płaci na, na, za leki, a PiS uważa, że program, który nie wyszedł, rozszerzy na tych 65+, plus i na dzieci. Problem polega na tym, że ja nie mam nic Przeciwko temu, żeby dzieci czy seniorzy mieli bezpłatne leki. Tylko trzeba ten program zorganizować tak, żeby one były realnie bezpłatne. Natomiast w tej chwili zestaw tych leków, które są osiągalne, to są najczęściej najtańsze leki, które i tak nie są dużym obciążeniem dla seniora. A te, które są najdroższe, są pełnopłatne albo płatne w ramach tych samych zasad, które mają wszyscy, wszyscy Polacy. To jest jedna rzecz. Druga, autostrady. Wie Pan, ile jest odcinków autostrad państwowych, na które chcą zwolnić z opłat Jarosław czy Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова No, to jest mniejszość, ale irytująca. Dwa. Ale irytująca. Jaka irytująca? Najbardziej irytujące są te, które są przez prywatnych, na przykład, jak pan jedzie do Poznania. No tak, ta jest najbardziej e, irytująca Dokładnie. Dla e, są takie koncesjonowane, które okaże się, że prywatnym koncesjonariuszom będziemy płacić miliardy złotych z, z budżetu państwa, bo tak to będzie kosztować. Natomiast równocześnie mamy sytuację, w której następne propozycje, widać, że Jarosław Kaczyński nie prowadzi samochodu, nie ma samochodu. E, drogi ekspresowe w Polsce są bezpłatne. Nikt nie płaci grosza za drogi ekspresowe. Tu mówimy o, o samochodach osobowych, bo on tylko mówi o samochodach tak, osobowych. Tak, tak, tak. W związku z tym mówi o tym, że zwolni nas z tego, za co nie płacimy. No więc tak wygląda ta propozycja. Za co w większości odcinek... nie płacimy za no, I jeszcze nie, chciałem zapytać o to, przypomnij jakąkolwiek drogę ekspresową, za nie, którą płacimy. nie, nie mówię płacimy. o autostradach. Akurat. No dobrze, a on powiedział, że nas zwolni z opłat za drogi ekspresowe i za autostrady. I jeszcze chciałem nas o, o to 800, 800 zapytać, plus zapytać, bo no to jest pytanie, to bywa krytykowane. Państwo przez długi czas krytykowali 500 plus, później powiedzieliście, że ten program zostanie i jak najbardziej no i Bardzo jasno powtórzę jeszcze raz. Programy społeczne, które wprowadził PiS, pozostają z nami. Natomiast z drugiej strony, e, to miało poprawić, miało to, nie, miało to poprawić dzietność. Zacznijmy od tego. E, no to dzietność taka, spadła. Naukowcy mówili, że także przyczyniało się do tego, nie, że się likwidowało zobaczmy, zobaczmy sąsiednie Czechy. Czechy żyją bardzo, że tak powiem, nowoczesne pań, państwo, jeśli chodzi o podejście do kwestii praw kobiet, aborcji, in vitro, Tam wszystkiego też już tego. troszkę zaczęło się zmienić tą dzietnością. I, no, no, mają 1,71, my mamy 1,31, oni mają 1,71. Oni startowali od dużo niższego też poziomu, im rośnie. My startowaliśmy kilka lat temu od poziomu nawet 1,41 i nam spadło do 1,31. W związku z tym, przede wszystkim PiS powinien odpowiedzieć na pytanie, co zrobi, żeby rzeczywiście realnie wzrosła dzietność. Dlaczego nie przywróci in vitro? Wie Pan, ile porodów w Czechach to jest na skutek procedury in vitro? Nie wiem, nie interesuje 6%. 6% dzieci w Czechach dzieli się, dzieli, rodzi się dzięki in vitro. Mówi się o tym, że w Polsce mamy 1,5 miliona par, które cierpią na bezpłodność. Program in vitro to jest rzędu pół miliarda złotych. 800 plus zmiana, 500 plus na 800 plus to jest 26 mniej więcej miliardów, 25 miliardów złotych. W związku z tym PiSowi nie udało się poprawić dzietności. A to, że wyszedł w tej chwili z tą propozycją, w sytuacji, w której jeszcze rok temu... Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie mówił, że 700 plus działałoby proinflacyjnie. W związku z tym oni tego na pewno nie wprowadzą, bo działałoby proinfl proinflacyjnie. No, że inflacja spada plus. No, w no dobrze, budżecie, jak pani wie, pojawiło się więcej pieniędzy. Nie wiem, czy tak, pan że zauważył, zauważył że tak, największym podatkiem, który wszyscy płacimy, to jest podatek inflacyjny. Nie wiem, czy pan wie, pierwszy, krajach, raz, pierwszy raz od 30 lat Polacy realnie stracili, jeśli chodzi o ich realną siłę nabywczą, ich pensji. Emeryci mają w stosunku do średniej, zarządu w Platformie Obywatelskiej PSL-u średnia emerytura do średniej pensji wzrosła z 53% do 57%. Ale ta za siła nabywcza pensji wtedy za do Platformy PiS, była dużo niższa. Za czasów PiS przyznać. ta średnia, średnia emerytura do średniej pensji spadła z 57% do 51%. Mhm. W związku z tym biednieją emeryci, biednieją ludzie, którzy pracują w rok do roku pierwszy raz od 30 lat. Mamy drożyznę, a Jarosław Kaczyński, który rok temu twierdził, że zwiększenie do 700 zł, a nie do 800, spowoduje dalsze działania inflacyjne w w tej chwili występuje z 800 i nie mówi, te, nie mówi w żaden sposób, w żaden sposób, czy to nie będzie już teraz inflacyjne. My zaproponowaliśmy no, babciowe, spojrzeli. bo uważamy, że rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby dalsze transfery społeczne były powiązane z pracą. Uważamy, że Czyli pracę już, trzeba nagrać, no praca plus musi się opłacać. 800 plus nie ja wiem jedno, że na razie PIS nie przedstawił, czy podniesie podatki, czy będzie to oznaczało, że zrezygnuje z innych programów, czy to będzie oznaczało, że jeszcze gorszy będzie dostęp do lekarza. Czy będzie to oznaczało, że szkoła polska nie będzie lepsza? Ja bym chciała, żeby dowiedzieć się więcej, co, co to za sobą niesie. Bo bardzo łatwo jest na konwencji słyszałem zresztą, że Morawiecki był przeciw, rzucić jakieś hasło. Natomiast pytanie jest jedno, co pisma zamiar zrobić, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, bo w roku 2022 urodziło się ich tylko 305 tysięcy, a pod koniec rządów PO, PSL było to 370 tysięcy. No, wie pani, że cięcia socjalne by nie pomogły w tym. A... A też były takie nowiowania z różnych scen stron. Nie mam żadnych, wątpliwości nie było z naszej strony żadnych. Uprzedzaliśmy od razu, że utrzymamy wszystkie Dzie dziękuję. przywileje społeczne, które wprowadziła pra Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie gościem Polskiego Radia 24 była Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo życzę Jego dnia.